wszystko miał dzień ciężki jak cholera. Od samego rana najpierw farby wybierał, potem założył czapkę, czapkę z gazety i zaczął malować, bo nie cierpiał tapety. Cały dzień biały, cały dzień niebieski, był narzeczony i nie zaliczyć żadnej kreski. A potem, gdy już skończył całą robotę, zastanowił się nad kolejnym kłopotem. Gdzie będzie spał, bo w mieszkaniu cuchnie, a jak zapali fajkę, to jeszcze coś mu wybuchnie. Ale przypomniał sobie, że ma ogórka, to sypialny wóz w nim do rana się doturla. I chyba to był czwartek i balanga w punkcie. Pomyślał, że po robocie na małe piwko sobie pójdzie. Jak pomyślał, tak on tak dokładnie zrobił. Parę piwek pod muzykę reggae sobie przysposobił. Przybił piątki i zamówił taksi, ale nie przewidział, że to dopiero początek atrakcji. I nagle puka dwóch mundurowych w mundurach i walą ostro do Błaszkowego Góra. Panie, pan jeździł po pijaku po parkingu. Mieliśmy telefony, więc wpadłeś nieco, synku. Dawaj walkomat i kładź się na dechy, a dodali mu do tego policyjne uśmiechy. Panowie, ja piłem, to prawda oczywista, ale nie jeździłem, bo rura jest nawet czysta. Sam wam nie dam hajsu, no bo już nic nie mam, a nic mi nie udowodnicie, więc na razie siema. Dajcie spać, panowie, jutro ciężki dzień, muszę pomalować jeszcze całą sień. Trzemeska, bo to Kolska to w Warszawie jest. Więc dawaj Waleczka na Trzemeską, a sprawę do sądu. Taka była odpowiedź wrocławskich bądów. A potem w sądzie to już różne zeznania, dwóch mundurowych kontra Marka wyznania. 2 lata bez prawka i wyrok w zawieszeniu. Prawda normalna pozostała w cieniu. Niby głupia sprawa, ale czemu tu skurwysyństwo zwyciężyło znów?